Siadłam tutaj, żeby edytować vloga z 9 immunoterapii i go nie mam. Usunęłam go. Dawno sobie nie usunęłam plików, ale tak, nastał ten dzień. Jestem jeszcze trochę taka półprzytomna, bo niedawno wstałam. Ostatnio ktoś się zapytał, co to jest, czy to jest jakaś drabinka, że ja się na tym tam wspinam, czy ćwiczę, cokolwiek. To są szczebelki od łóżeczka mojego dziecka, jak było małe, po prostu nie miałam gdzie tego wsadzić, więc sobie tutaj stoi. No ale wracając do tematu, mam tylko parę takich ujęć, które nagrywałam na TikToka do mini vloga. Smutno mi, jestem wkurzona jednocześnie, bo no, po prostu jakoś tak nie zachowam chyba tutaj takiej ciągłości. Więc może po prostu opowiem Wam, i raczej krótko, i będę Wam te ujęcia tutaj wstawiać. Moja twarz ostatnio tak wariuje, że po prostu nie mogę na siebie patrzeć w lustrze. Wy i tak widzicie mnie jakąś wersję bardziej wygładzoną, ale na żywo jest źle. I nie wiem, to znaczy... Mogłabym kolejny raz pójść do dermatologa, ale byłam już u kilku i każdy powtarza, że muszę najpierw skończyć to leczenie onkologiczne, bo każde takie leki, chodzenie w tej maseczce, gdzie ja jestem często w szpitalu przez większość dnia, no to wiecie, mogę mieć jakieś różne maści i tak dalej, a one nic nie dadzą, bo no bo nie, więc no trudno. Muszę jakoś do tego przywyknąć. No nic, poczekam jeszcze te kilka miesięcy i chyba wtedy dopiero się wybiorę. Tak więc, jeżeli chodzi o 9 chemioterapię, immunoterapię, duża różnica, wiem, mówię z doświadczenia. Tak więc zaczęło się wszystko ok. Co prawda obudziłam się raczej nie wyspana. Wypchnęłam w siebie jak zawsze kanapkę z masłem orzechowym. Nie umiem tego pokazać nigdy jedną ręką i być ważne. I też ktoś ostatnio zapytał, czy ja nie mam innych ubrań, ale rzeczywiście ja zawsze do szpitala chodzę tak samo ubrana. Mam dwie spódnice w tym samym kroju, one są po prostu w innych kolorach. I góra zawsze wygląda tak samo, zawsze biorę ze sobą tą taką grubą bluzę. Bo ona jest ciepła, a tam czasami jest bardzo, bardzo zimno i trochę traktuję ją jak koc. Mam wrażenie, że ja te ubrania potem no nie spalę, bo to nie jest zbyt ekologiczne, ale gdzieś oddam tutaj do jakiegoś charity shopu czy coś, bo ja po prostu już mam ich mocno, mocno dosyć i kojarzą mi się ze szpitalem, więc po prostu się cieszę też, jak tak sobie teraz myślę, że tak to ogarnęłam, że w kółko chodzę w tym samym, bo nie będę musiała wyrzucać połowy szafy, no nie? Patrzcie, jak przemyślane. Ale no, no naprawdę źle mi się kojarzą. Więc pojechałam tam i powiem Wam, że była w ogóle fajna pogoda, weszłam w takim dobrym humorze. Niestety dzisiaj nie mam czasu się z Wami przywitać, bo jestem trochę spóźniona, więc wchodzę. No i tam się podchodzi najpierw do takiej pani ochroniarz i ona ma listę i ona rozdziela ludzi, którzy przychodzą na konsultacje do lekarzy, którzy przychodzą na wlew i którzy przychodzą na badania krwi. No i się do niej podchodzi, mówi się, po co się przyszło, prawda, jak się nazywa i tak dalej. I ona mówi, no, że mnie nie ma na liście. I ja tak, co? W sensie, jak nie ma? No i patrzymy, czy może przez przypadek wpisali mnie na jakąś inną listę, choćby na te badania krwi. Nie. No okej. I powiem Wam, że jak jeszcze były czasy znanego wirusa, prawda, tutaj na całym świecie, to ja bym nawet nie mogła tam wejść do środka, żeby tak jakby powalczyć o siebie, bo były jakieś takie różne zakazy. No ale teraz się spytałam, czy mogę wejść, no że tak, no i poszłam, tam jest taka powiedzmy mniejsza recepcja już tam konkretnie pod te wlewy, no i mówię, że jaki jest przypadek, tak, że nie ma mnie tam na liście u tej pani, no i że o co chodzi, bo no dostałam wiadomość, że mam być dzisiaj o 9:00. No i tam pani wzięła ode mnie wiadomo dane, no i sprawdza w komputerze, sprawdza na jakichś tam kartkach, w jakiejś książce, no nie,
że mnie na dzisiaj nie ma. No ja mówię, no ale ja mam to leczenie co 3 tygodnie. Ja już wiecie, tak jakby zaczęłam sama sobie nie ufać. Ja mówię, co ja nie umiem liczyć, że to nie dzisiaj wypadają te 3 tygodnie. O co chodzi? No ale patrzę, no nie, no normalnie jest. No i na szczęście właśnie miałam na mailu też potwierdzenie tego, jak jeszcze gadałam z taką tam panią lekarz. I ona mi jeszcze też to sama potwierdziła, że rzeczywiście, że ten lek już jest, czeka i że mam normalnie przyjść do szpitala. Więc ja tak, no, że dostałam potwierdzenie, no i ja przyjmuję ten lek co 3 tygodnie, więc ja potrzebuję go wziąć dzisiaj. No i jasne, tam jeden dzień w te czy we w te za bardzo by różnicy nie zrobił. Tylko, że nie było za bardzo opcji zrobić to nawet dzień później. No i ja już wiecie takie, że na razie w myślach, że kurczę, no ja stąd nie wyjdę, jak mi dadzą tego leku. Albo mnie nie zapewnią, że dostanę go jutro rano. W ogóle o co chodzi? No i dobra, tam pani, ta pani z rejestracji bardzo się tym przejęła, tam biegała i tak dalej, żeby mi jakoś to załatwić. Tylko, że jako, że nie było mnie na liście, to nie było dla mnie łóżka. I ja wiem, że w Polsce po prostu dają na jakichś fotelach, na krzesłach takich szkolnych, czasami te wlewy, chemioterapie i inne. Tutaj raz, tak jak Wam mówiłam, widziałam, jak pani przyjmowała te kroplówki na fotelu i ja bym mogła to wziąć, bo moja kroplówka jest dosyć krótka, więc okej, ja bym, no mogła. Nie wyobrażam sobie za bardzo na przykład chemioterapii tak przyjmować, bo po niej też się dużo, dużo gorzej czułam, ale teraz jakoś tam jednorazowo mogłabym to zrobić. No ale oni mówią, że nie, że na krześle, no gdzie na krześle, że jak to, że pacjent, bla, bla. No ale mówię, że no, ja chcę to przyjąć, szczególnie, że mam potwierdzenie, że ten lek tam jest, prawda? Salę obok, no gdzieś ten mój lek w tych lodówkach czeka. Wlejcie to we mnie. Ja nie wiem, ile tam siedziałam w poczekalni z 3 godziny, myślę. Aż w końcu, oczywiście oni mnie tam milion razy przepraszali i tak dalej, to nie jest takie, że no, no czekaj i koniec, nie? Tylko i przyszła tam do mnie taka pani doktor, no i ci pani z rejestracji i jeszcze nie wiem, kim byli ci ludzie, ale tak, no i powiedzieli, że tak, że dostanę, tylko że po prostu musi się zwolnić łóżko. Tak jakby ktoś musi już ten swój wlew skończyć. I powiem Wam, że jak już tam siedziałam w tej poczekalni, to już się czułam tak źle, czułam się tak słabo. Było mi też dosyć zimno, bo tam ta klimatyzacja to jest rozkręcona na maksa, a za oknem, wiecie, mamy jeszcze prawie 30 stopni. Więc po prostu, no nie wiem, i rano nie za dużo zjadłam, bo po prostu nie umiem tak wcześnie jeść. Nie było tam ze mną najlepiej, no ale stwierdziłam, dobra, powtarzałam sobie, to zaraz minie, okej, dadzą ci to, że wiecie, bo to jest też czasami tak, że jak ja, oni mnie biorą o tej tam 8 czy 9 na salę, ale ja lek dostaję kilka godzin później, jest tak bardzo, bardzo często. Tylko po prostu ten czas spędzam tam w łóżku, sobie nie wiem, oglądam Netflixa, że tam przeglądam internet, no cokolwiek. A teraz siedziałam w tej poczekalni i jeżeli miałabym poczekać godzinę, to ja znacznie bardziej wolę siedzieć w poczekalni, bo tam aż tak nie śmierdzi w ogóle, bo na tej sali, gdzie są te wszystkie maszyny, kroplówki i tak dalej, no to jest gorzej, no nie da się ukryć, jest gorzej. Ale 3 godziny w zimnej poczekalni. No ale powiem Wam, że na początku, jak właśnie no, nie chcieli mnie tam wpuścić na salę, tylko miałam czekać, no to nawet się tak, wiecie, zestresowałam, tak, że nie zachowam ciągłości tego leczenia. No ale dobra, koniec końców poszłam. Trafiłam na salę taką 9-osobową. Bardzo lubię ludzi, którzy tam pracują, są tacy bardzo radośni i tak dalej, więc już jak tam weszłam, no to już poszło bardzo szybko, bo i przyszedł lekarz i wszystko tam zbadali i tak dalej i od razu mnie podłączyli, od razu te wszystkie leki zaczęły lecieć, więc to już poszło bardzo sprawnie, ale no nie polecam nikomu usłyszeć, że nie ma go na liście. I powiem Wam, że jak wróciłam do domu, to po prostu
no nie czułam się najlepiej, mówiąc wprost. Było mi niedobrze, chociaż ja tam cały czas dostaję te sterydy przeciwwymiotne, bla, bla, ale po prostu było mi turbo niedobrze. I zawsze mówią, żeby spróbować zjeść coś ciepłego. Jak ja myślałam o jedzeniu, to aż mnie próbowałam w siebie wepchnąć trochę pire z ziemniaków. No, wyszło średnio. No nie wiem, po prostu no bardzo źle się czułam, ale już kolejnego dnia było naprawdę dobrze. I tutaj stanowczo zauważam coś takiego, że oni też mnie uprzedzali, że tak będzie, ale średnio w to wierzyłam, szczerze mówiąc, że z wlewu na wlew będzie mi łatwiej te wlewy przechodzić. Że jasne, ten pierwszy dzień no nie jest najlepszy, ale już te kolejne już są całkiem okej. Bo wiecie, na początku to było tak, jeszcze jak miałam tę chemioterapię, że ja miałam cały tydzień wyjęty z życia. To był tydzień, gdzie ja po prostu leżałam. I było mi niedobrze. I to tylko była taka traca, łóżko, toaleta i to był koniec. A teraz naprawdę jest okej, szczególnie, że te wlewy też są trochę rzadziej, więc mam więcej tak jakby czasu na takie normalne życie. I bardzo mi się to podoba. No dobra, bo się rozgadałam. Dziękuję Wam za oglądanie i kolejnym krokiem będzie badanie PET już niedługo, za tam kilka dni. Może jeszcze w środku nagram jakiegoś vloga, bo w sumie trochę będę jeździła po wyspie, więc no zobaczę. Też chyba, jak sobie teraz tak myślę, miałam Wam poodpowiadać kiedyś na pytania. No dobra, zobaczę, bo tak nie chcę niczego obiecywać, bo potem się nie wywiązuję. Więc dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików. Pa, pa!